Dzień dobry, Kamil Dziubka, zapraszam na Onet Opinie, a naszym gościem jest generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, były wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie generale, pana zdaniem ile zajęłoby wojskom rosyjskim zgromadzonym przy granicy z Ukrainą zajęcie Kijowa? Zajęcie Kijowa byłby manewr bardzo pewnie szybki, ale wobec faktu, że ukraińska obrona jest przygotowana i zakładam, że Ukraińcy tam się bronili, to przełamanie obrony Ukraińców zajęło około 2-3 dni. A zatem nie sądzę, żeby wcześniej, jak w ciągu 3-4 dni, nie doszłoby do opanowania Kijowa. Kijów znajduje się około 200 kilometrów od granicy rosyjskiej, ale 90 kilometrów od granicy białoruskiej. Na Białorusi też mamy zgromadzone wojska rosyjskie. Pana zdaniem to potencjalne uderzenie, o którym no, dzisiaj mówimy w kategoriach absolutnej tragedii, ale gdyby ono nastąpiło, czy mogłoby też mieć miejsce z tego kierunku białoruskiego, o czym też się często mówi? Znaczy chyba trzeba się z tym liczyć, z uwagi na fakt, że aktualnie na Białorusi, na czat pierwszego, ma nastąpić mobilizacja żołnierzy rezerwy, czyli włączenie żołnierzy rezerwy Armii Białoruskiej w struktury Armii Białoruskiej, czyli rozwinięcie jednostek operacyjnych. Na pewno ma to służyć nie uderzenie na Polskę czy na Litwę, ale ma to służyć na pewno skoordynowanemu współdziałaniu z armią rosyjską, tak sądzę. A zatem wydaje się, że to uderzenie jest również prawdopodobne. Panie generale, porozmawiajmy trochę o tych jednostkach zgromadzonych po stronie ukraińskiej czy po stronie białoruskiej, o tych rosyjskich jednostkach. Co to są za jednostki, co to są za rodzaje wojsk, ile ich może być, jaki to jest potencjał? Znaczy generalnie zgromadzone jednostki, które są przy granicy zarówno wschodniej Ukrainy, jak i na północnej granicy Ukrainy z Białorusią, są to wojska pancerne i zmechanizowane, które są związkami operacyjno-taktycznymi 28. i 1. Armii Pancernej Armii Rosyjskiej. Również z głębokiego, z dalekiego wschodu przybyła i dyslokowana z rejonu Smoleńska 90. Dywizja Pancerna. Także są to głównie jednostki pancerne i zmechanizowane, które służą przede wszystkim do przełamywania obrony, rozbijania wojsk potencjalnego przeciwnika i opanowania jego terytorium. Czyli to zgrupowanie wojsk, które jest przy granicy z Ukrainą, ma charakter uderzeniowy. A ile tych wojsk może być? Bo mówi się o tych mniej więcej 120-130 tysiącach. A czy pana zdaniem to są realne liczby? Są to realne liczby. Takie siły stoją przy granicy z Białorusią, znaczy na granicy Białorusi z Ukrainą i na granicy z Rosji z Ukrainą. Ten potencjał oceniony nawet na więcej. Przy uwzględnieniu potencjału armii białoruskiej to jest około 160 tysięcy żołnierzy wojsk lądowych, którzy mogą być użyci do tej operacji. Natomiast jeżeli chodzi teraz o możliwość prowadzenia operacji, na razie póki co nie widać żadnych symptomów prowadzenia przygotowań do tej operacji, ponieważ wojska rosyjskie, które są zgromadzone w tych rejonach, one są trochę oddalone od granicy, to po pierwsze. Po drugie, one stoją w rejonach dyslokacji tak, jak stoją w warunkach pokojowych, czyli jak na parkingach, stoją w szeregach, w rzędach i nie ma przygotowań do jakby zajęcia ugrupowania uderzeniowego, bo żeby z takiego parkingu, jest tam czołgi, bojowe wozy, piechoty i tak dalej, zająć rejon ugrupowania uderzeniowego, to trzeba około 2-3-4 nawet dni, żeby te wojska, które są przygotowane do tej operacji, które są zgromadzone przy granicach, były zdolne do rozpoczęcia operacji zaczepnej. Potrzeba im na przemieszczenie się, zajęcie rejonów do uderzenia około 3-4 dni, czyli moim zdaniem na razie nie ma symptomów gotowości do uderzenia na Ukrainę. Moim zdaniem w scenariuszach, które Putin przewiduje, użycie wojsk będzie wariantem ostatecznym, scenariuszem ostatecznym. On w tej chwili podejmuje takie działania, które mają przede wszystkim na celu destabilizację rządu na Ukrainie, destabilizację tego systemu, który w tej chwili rządzi Ukrainą, i Putin będzie używał wszystkich dostępnych środków do tego, żeby dokonać tej destabilizacji. I tak jak powiedziałem, użycie wojsk będzie
ostatecznym jakby scenariuszem, który ma mu zagwarantować zwycięstwo. Przy czym on ma świadomość tego, że stosunek sił ukraińskich do rosyjskich jest w tej chwili porównywalny i ma świadomość tego, że w przypadku uderzenia przez armię rosyjską na Ukrainę i armia ukraińska będzie się broniła, czyli że rząd w Kijowie będzie stabilny i gwarantował skuteczne dowodzenie operacjami armii ukraińskiej, to Rosja poniesie krwawe straty. Zresztą straty będą po obu stronach bardzo duże, ale tak jak powiedziałem na wstępie, jest to scenariusz dla Putina ostatni. O potencjale ukraińskiej armii jeszcze porozmawiamy i o tym, jak to się zmieniło od 2014 roku, ale to w kontekście tego, co pan powiedział, że na razie nie widać symptomów, że rosyjska armia miałaby szykować się do uderzenia. Mamy informację z Kijowa, że Amerykanie zarządzili ewakuację rodzin pracowników ambasady właśnie w stolicy Ukrainy i części samych pracowników. Podobne kroki podjęła brytyjska dyplomacja. Z czego mogą wynikać pana zdaniem takie kroki? Czy to jest objaw paniki? Znaczy, dla mnie jest to objaw paniki, jest to przedwczesne, te ruchy przedwczesne zarówno Amerykanów, jak i Anglików świadczą o panice. Tak to określam jako żołnierz, bo polityk pewnie użyje czegoś, jakiegoś innego sformułowania. Natomiast to bardzo źle, bardzo źle ruch, zostanie on źle odebrany przez zarówno przez rząd w Kijowie, jak i przez społeczeństwo ukraińskie, które straci wiarę. To, że Amerykanie chcą i Anglicy podobnie chcą pomagać i być państwami partnerskimi dla Ukrainy, chcą ją wspierać politycznie i militarnie w tym, co Ukrainę może spotkać. Zły ruch absolutnie. Chciałem wrócić do kwestii armii ukraińskiej, bo pan powiedział, że te potencjały w przypadku inwazji rosyjskiej będą podobne. Jak zmieniła się ukraińska armia od 2014 roku? Wiemy na pewno, że przez lata ta armia była dozbrajana, doposażana również sprzętem amerykańskim. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o armię ukraińską? Czy to jest duża zmiana na plus? Zdecydowanie armia ukraińska odzyskała swoją zdolność bojową. Armia ukraińska jest armią dobrze wyszkoloną, dobrze dowodzoną, dobrze wyposażoną w sprzęt najnowszych technologii. Ukraiński przemysł zbrojeniowy dokonał nieprawdopodobnego skoku technologicznego i to pozwala posiadać armii ukraińskiej nowe systemy rażenia, które moim zdaniem zagrażają potencjałowi rosyjskiemu, szczególnie jeżeli chodzi o rosyjskie lotnictwo, ich systemy rakietowe, jak i również i wojska lądowe. Ukraińcy dysponują potencjałem zarówno przeciwpowietrznym, jak i przeciwpancernym, który zada na pewno Rosjanom w przypadku agresji dotkliwe straty. Armia jest przygotowana. Brytyjczycy dostarczyli Ukraińcom w ostatnich dniach ręczne wyrzutnie pocisków przeciwpancernych. Specjalne samoloty C-17 przeleciały kilka dni temu do Kijowa. Podobne kroki zapowiadają państwa bałtyckie. 90-tonowy ładunek amerykańskiej broni wylądował przedwczoraj w Kijowie. Czy pan jest zdziwiony, że podobnych komunikatów nie wysyłają polskie władze? Znaczy nie, nie jestem zdziwiony, bo my tak na dobrą sprawę, cóż możemy Ukraińcom dać? My nie mamy technologii takie, których Ukraińcy nie mają, więc nie bardzo wiem, czym moglibyśmy im pomóc, jeśli chodzi o systemy walki, systemy rażenia. Ukraińcy te systemy, które mają, wystarczająco są sprawne, są technologicznie zaawansowane i wcale nasze, ukraińskie systemy nie ustępują polskim systemom, także nie bardzo wiem, czym moglibyśmy im pomóc, jeśli chodzi o systemy walki. Natomiast oczywiście możemy im pomóc logistycznie, jeżeli będzie taka wola polskiego rządu, to moglibyśmy przecież ich wspierać różnego rodzaju środkami chociażby medycznymi, czyli środkami zaopatrzenia logistycznego w różny sposób, no ale niestety moim zdaniem nie mamy czym zaimponować, jeżeli chodzi o Ukraińców systemami uzbrojenia. Panie generale, chciałbym przez chwilę porozmawiać o tym, co dzieje się w Niemczech, no, w kluczowym państwie Unii Europejskiej. To jest jeden z największych eksporterów na świecie, eksporterów broni. Niemcy nie chcą wysyłać broni na Ukrainę. Mówią, że umowa koalicyjna zawarta niedawno i zrealizowana pomiędzy partiami, które właśnie przejęły władzę za Odrą, nie przewiduje, jak mówi ta umowa koalicyjna, dostarczania broni w rejony, gdzie
może dojść do kryzysów, czy w rejony kryzysowe. Co więcej, niedawno do dymisji podał się dowódca marynarki wojennej Kai Achim Schönbach, który powiedział, że Władimir Putin zasługuje na szacunek, a Ukraina nigdy nie odzyska Krymu. Czy pan rozumie tę sytuację? Wprawdzie oczywiście kanclerz Niemiec mówi, że Ukraina jest państwem suwerennym i Rosję powinny spotkać sankcje w przypadku inwazji na Ukrainę, ale czy pan rozumie to, co w Niemczech się dzieje w tym kontekście? Zacznę może od tego, że wojskowy, ten, który wypowiedział się na ten temat, na temat suwerenności Ukrainy, powinien być, tak jak się stało, szybko pozbawiony stanowiska. Widać wyraźnie, wojskowi niemieccy nie potrafią się znaleźć w tej sytuacji, w jakiej w tej chwili są Niemcy i rząd niemiecki. Stanowisko Niemiec jest bardzo dwuznaczne i to budzi mój niepokój, ponieważ ono wyraźnie jest niespójne z stanowiskiem NATO i niespójne z stanowiskiem państw Unii Europejskiej. Wydaje się, że powiązania oligarchów rosyjskich z biznesem niemieckim są tak wpływowe na rząd niemiecki, że rząd niemiecki ulega temu szantażowi biznesowemu. Stąd ta polityka niemiecka jest niejednoznaczna i asekuracyjna. Nie wiem, czego Niemcy się boją, ale Niemcy wyraźnie odstają od jednomyślności NATO i to budzi mój niepokój jako żołnierza, bo to świadczy o tym, że Niemcy w przypadku, gdyby do czegokolwiek doszło, nie zaangażują się w nic, co mogłoby stać się konfrontacją z ich udziałem ze stroną rosyjską. To jest niedobrze. No, Niemcy często powtarzają i przedstawiają taką alternatywę. Czy wolelibyście Niemcy prący do jakiejś wojny, do jakiejś konfrontacji, czy Niemcy ostrożne w tych kwestiach, biorąc pod uwagę no, jednak doświadczenia II wojny światowej? Pana to nie przekonuje? Nie, nie przekonuje mnie wcale, dlatego że Niemcy z własnej woli są członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, z własnego wyboru, są również członkiem Unii Europejskiej. I wyłamywanie się, czy zajmowanie innego stanowiska, niż czyni to większość w NATO i w Unii Europejskiej, jest działaniem wbrew intencjom, te, które przyświecają NATO jako paktowi, który jest paktem defensywnym, broniącym demokracji. I jakiekolwiek sprzyjanie lub nawet akceptowanie tego, co chce Putin, a nawet nieprotestowanie przeciwko temu, jest moim zdaniem poważnym błędem politycznym rządu niemieckiego i włamywaniem się spośród grona tego, które stanowi o jedności NATO i Unii Europejskiej. Dla mnie to dziwne zachowanie, ono nie powinno mieć miejsca i powinno być poddane ostrej krytyce zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej. Tak być nie może. Panie generale, chciałem jeszcze spytać o sytuację Polski. Co by się stało, albo co musiałoby się stać, gdyby ten tragiczny scenariusz się zrealizował i Rosja jednak dokonałaby inwazji na Ukrainę? Co musielibyśmy zrobić w Polsce? Czy powinno dojść do jakichś ruchów polskich wojsk, czy absolutnie byłoby to przedwczesne? No te sygnały są wyraźne, że może dojść do konfliktu zbrojnego. My nie wiemy, o jakiej skali, ale może dojść, który spowoduje poważne perturbacje za naszą wschodnią granicą. Są trzy kwestie, które muszą być w tej chwili przez rząd i przez prezydenta rozstrzygnięte. Kwestia pierwsza to granica polsko-białoruska, której trzeba strzec, bo cały czas prowokacje będą. W związku z tym moim zdaniem ochrony granicy powinno poza Strażą Graniczną przejąć wojska OT poprzez zmobilizowanie kilku brygad OT, które by tą granicę chroniły przed działaniem służb białoruskich. Z granicy należy natychmiast wycofać wojska operacyjne, które powinny wrócić do swoich rejonów dyslokacji, powinny rozpocząć szkolenie i przygotowanie do użycia wojsk operacyjnych w przypadku, gdyby doszło do jakiegokolwiek konfliktu za naszą wschodnią granicą, czyli do użycia oczywiście tylko na terenie Polski, ale użycia w sytuacji, gdyby doszło do w cudzysłowie przypadkowego przekroczenia naszej granicy przez armię białoruską, która jest częścią armii rosyjskiej. To jest druga kwestia. I trzecia kwestia. Musimy się natychmiast przygotować na eksodus ludności ukraińskiej, która masowo ruszy z Ukrainy Wschodniej, uciekając na zachód. A zatem nasza granica będzie tą granicą, którą będą te tłumy uciekinierów przed wojną, przed obliczem śmierci przekraczały. W związku z tym te trzy rzeczy powinny być w tej chwili już spełniony i to powinny być, nie wiem, czy
nie powinno być powołany sztab, który by tym wszystkim kierował, bo to jest cały kompleks przedsięwzięć, który się moim zdaniem dzisiaj powinny już wydarzać. Rosjanie lubią rozpoczynać inwazję wtedy, kiedy odbywają się Igrzyska Olimpijskie. Miało to miejsce w 2008 i 2014 roku. Za kilka dni rozpoczynają się zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Miejmy nadzieję, że ten scenariusz się jednak nie zrealizuje. Generał Waldemar Skrzypczak był gościem Onet Opinie. Panie generale, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. I dziękuję państwu. Do zobaczenia.